Cześć, z tej strony Malwina Grabowska z Paper Spellcraft. Witam Was w ostatnim filmie, który przygotowuję dla Craftweny w ramach naszej współpracy DT. I ponieważ nie może być inaczej, żegnam się z Wami kolekcją od Primy Marketing, która jest moją ulubioną firmą na rynku scrapbookingowym. Pracować dzisiaj będę z kolekcją French Blue. Jest to kolekcja autorstwa Franka Garcia. Bardzo romantyczna, bardzo pastelowa, piękna i idealna do kartek urodzinowych, prac ślubnych. I taki właśnie będzie cel dzisiejszej kartki. Przygotowuję ją z myślą o czyichś urodzinach. Korzystam z bazy z rzeczy z papieru. Rzeczy z papieru również są producentem pudełka, które wykorzystuję tutaj do tej karteczki. Wszystkie produkty znajdziecie w opisie do filmu w sklepie Craftwena. Najpierw wymierzyłam sobie kartkę, wymierzyłam pudełko i docięłam pierwsze arkusze papieru, z których będę korzystać. Docięłam sobie papier, którym wykleję dno pudełka, a następnie już na ploterze przygotowałam sobie pliki do wycięcia rameczek na wierzch tego pudełeczka, ale dzisiaj skupiamy się na karteczce. I do kartki wycięłam sobie cztery właściwie tego samego rozmiaru bazowe arkusze. Jeden z nich znajdzie się w środku kartki, a drugi na zewnątrz, na okładce. I wycięłam sobie jeszcze po dwa arkusze, każdy o 1/4 cala mniejszy od poprzedniego. I je umieszczę na taśmie dystansowej 1 mm, jeden na drugim, na okładce naszej kartki. W sklepie znajdziecie piękne kwiaty do kolekcji, ale oczywiście nie zabraknie również uwielbianych przez wszystkich efemer. Mi zabrakło jeszcze napisu do tej kartki, więc wycięłam go z jednego z arkuszy dostępnych w kolekcji, bo niektóre z tych arkuszy zawierają takie właśnie małe karty, które możemy wykorzystać jako ozdoby lub po prostu sobie z nich coś wyciąć, jakiś kształt, czy tak jak właśnie w moim przypadku tekst. Jeśli chodzi o kompozycję, to chciałam, żeby ta kobieca postać, która jest na jednej z efemer, znajdowała się na tle tego arkusza z notami, dlatego wymierzyłam sobie jego szerokość na podstawie bazy kartki, oznaczyłam ołówkiem i teraz takim właśnie bardzo fajnym, poręcznym, malutkim trymerem, do którego link również znajdziecie w opisie, przycinam sobie tę efemerę na szerokość kartki. Wszystkie elementy jak zawsze przyklejam na kosteczki dystansowe, bo jest mi w ten sposób łatwiej zbudować taką wysoką kompozycję, która będzie ładnie też wyglądać w pudełku wysokim. Najczęściej robię właśnie karteczki raczej wysokie, z dużą ilością kwiatów, z dużą ilością właśnie efemer. Generalnie na kosteczkach opiera się cała moja kompozycja i kleju na gorąco oczywiście, dlatego że kwiaty najczęściej przyklejam właśnie na klej na gorąco. I tutaj z tej efemery wycięłam sobie tę kobiecą postać, którą, tak jak wspominałam, umieszczam właśnie na kosteczkach i przyklejam na tym tle składającym się z nutek. W paczce efemer znajdziecie też dużo więcej elementów dekoracyjnych, jak na przykład właśnie te małe różyczki lub takie paski ozdobne, pozłacane napisy, coś, co przypomina ulotki, rysunki kwiatków, więc naprawdę w tych paczkach efemer można znaleźć dla siebie mnóstwo pięknych elementów, które będą pasować do czegokolwiek sobie nie zapragniecie, nie będziecie chcieć stworzyć z tej kolekcji. Ja tutaj wykorzystuję sobie właśnie ten napis z bloku papierów. Był to blok 8x8 cali. W tym przypadku wystarczy mi już tych efemer i przechodzę do kwiatów, które w tej kolekcji są naprawdę przepiękne. Ten jest moim ulubionym zestawem. Jest w nim 6 kwiatów wykonanych z papieru morwowego, który charakteryzuje się tym, że jest naprawdę bardzo wytrzymały. Możemy go moczyć, możemy malować te kwiaty, możemy pomalować je jakimś żelem, posypać brokatem, pomalować farbami akwarelowymi lub akrylowymi, jak jest Wam wygodnie. Ja często kwiaty podnoszę jeszcze właśnie na kosteczkach,
ale zawsze mocuję je na klej na gorąco, żeby na pewno mi nie poodpadały, bo moja historia zna już takie przypadki, kiedy przymocowałam kwiaty tylko i wyłącznie na kosteczki albo taśmę dwustronnie klejącą i to nie jest dobry pomysł w przypadku kwiatów. Całą kompozycję, tam gdzie mi brakuje, jeszcze uzupełniam sobie dodatkowymi efemerami, na przykład właśnie tą różyczką. Jeżeli chodzi o efemery, to w każdym zestawie dostajecie po 2 sztuki każdego wzorku. Kwiaty często umieszczam warstwami, więc na jednym naklejam sobie kolejny albo wkładam jakiś kwiatek jeszcze pod ten, który już nakleiłam. Rzadko się zdarza, żebym rzeczywiście robiła pracę w taki sposób, że przechodzę warstwa po warstwie, więc mam jakiś konkretny plan w głowie i wiem, co będzie następne. Zazwyczaj tak naprawdę zaczynam od jakiegoś takiego punktu centralnego danej pracy i nie mam tutaj na myśli konkretnie środka kartki, tylko po prostu najważniejszego elementu, na którym chcę, żeby odbiorca skupił swoją uwagę. Umieszczam go zazwyczaj dosyć wysoko i pozostawiam pod nim trochę miejsca, tak żebym mogła właśnie na przykład powsuwać albo dodatkowe efemery, jeżeli będę miała taką potrzebę, albo wsunąć pod spód troszeczkę więcej gdzieś kwiatów i wypełnić jakieś luki, więc to jest coś, co sprawdza się w moim przypadku. Natomiast wiem, że sporo dziewczyn wykonuje swoje prace też w taki sposób, że mają już konkretny plan i po prostu przechodzą warstwa po warstwie. Ja to naprawdę bardzo podziwiam, bo w moim przypadku to najczęściej są po prostu eksperymenty i czasami w ogóle robię tak, że przyklejam coś na zasadzie nie mam pomysłu, nie wiem, co powinno się znaleźć w tym miejscu, więc po prostu przykleję tam coś, co mi się ogólnie podoba, chociaż niekoniecznie musi w danym miejscu pasować. I wtedy jestem poniekąd zmuszona, żeby w jakiś sposób sprawić, żeby to ładnie wyglądało i to się naprawdę fajnie sprawdza w moim przypadku. Kartka jest już prawie gotowa. Ostatnie szlify to będzie dodanie motylka na kwiatach i ja właśnie w ten sposób lubię dodawać sobie motylki z efemer, powycinane jakiekolwiek papierowe, że wyginam ich skrzydełka w taki sposób, żeby one się tak łagodnie wyginały, więc zginam je w połowie, tak dosyć ostro, po czym palcami modeluję sobie ich skrzydełka, żeby były tak dużo łagodniej zakończone. I tutaj dodaję sobie jeszcze taką błyszczącą efemerę z centymetrem. Przerwałam ją po prostu, nie przecinałam jej tak na ostro nożyczkami. Uważam, że niektóre rzeczy po prostu przerwane, rozerwane albo poszarpane lepiej po prostu wyglądają w takim stylu kartek, gdzie jest dużo kwiatów, gdzie ta kolekcja jest taka właśnie bardziej jakaś romantyczna i taka troszeczkę powiedzmy shabby chic. I ostatnie kroki to już tylko poprawiam płatki kwiatków, żeby troszeczkę bardziej odstawały, dlatego że w transporcie czasami one lubią się spłaszczyć i wyglądają dosyć nieciekawie, więc warto im czasami troszeczkę pomóc. I kolejnym elementem są kryształki samoprzylepne. Są to kryształki samoprzylepne również z kolekcji French Blue. Pomagam sobie szpikulcem, żeby je zdjąć z tej folii, bo czasami ich ta klejąca warstwa pozostaje na tej folii. W ten sposób jest mi je łatwiej umieścić tam, gdzie bym chciała. Kryształki są świetnym sposobem na dodanie nieco błysku do Waszych prac. Przyciągają wzrok i ściągają na siebie uwagę. I tak wygląda gotowa kartka. Możemy teraz przejść do obklejania pudełka i to będzie już ostatni krok. Papier do pudełka przycięłam na samym początku. Bardzo lubię obklejać pudełka, dlatego że uważam, że to bardzo dużo dodaje do wyglądu całej pracy. To jest taka wisienka na torcie. I tak prezentuje się gotowa praca. Przypominam, że jest to kolekcja French Blue od Primo Marketing. Ja dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę i także za wszystkie filmy, które obejrzeliście do tej pory przez cały czas, kiedy byłam w DT, czyli ostatnie 2,5 roku. Bardzo wiele dla mnie znaczą wszystkie lajki, wszystkie komentarze, które pozostawiliście. I też wszystkie ślady, które zostawiliście po sobie w moich mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś gdzieś zobaczymy, usłyszymy w sieci. Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa, pa!